Tomasz Pajączek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Gościem programu jest profesor Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, były członek polityki Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, 17,2% to inflacja za ostatni miesiąc według Głównego Urzędu Statystycznego. Pan się tyle takiego wzrostu spodziewał, czy to jednak pewne zaskoczenie? To znaczy tak, spodziewałem się wzrostu, a nie tak jak mówił prezes Narodowego Banku Polskiego, że będziemy na płaskowyżu i że się nie będzie nic zmieniać, że już przeszliśmy szczyt. Natomiast nie spodziewałem się, że tak wysoko. Myślałem raczej 16,5, 16,6, a mamy 17,2. No to jest wczesny odczyt, musimy spokojnie, nienerwowo poczekać do 15 października i wtedy będzie już ten właściwy odczyt, już będzie podany wskaźnik inflacji za wrzesień. To jest pierwsza uwaga. Druga, jest taki problem, który nie tylko ekonomiści rozpatrują, ale przede wszystkim gospodarstwa domowe na to patrzą. Jaka jest odczuwana inflacja? Jak pan zapyta polskich obywateli, jaką pan widzi inflację w Polsce, to on panu na pewno nie potwierdzi 17,2. Ale to pokazują, to jest najciekawsza rzecz, bo to pokazują dane, które opublikował GUS właśnie z tym wskaźnikiem 17,2. Bo proszę zwrócić uwagę, żywność 19,3, energia 44,2 i środki, znaczy benzyna do środków transportu w gospodarstwach domowych, GUS wyodrębnił tę pozycję, 18,3. Jak pan policzy średnią z tych właśnie dodatkowych informacji, to panu wychodzi, że to jest 27,2 dokładnie, czyli odczuwalna inflacja jest 10% wyższa, czyli o 10 punktów procentowych. Tak, tylko ludzie doskonale pan pewnie wie, tak sobie tego nie przeliczają. Ale przeliczają to swoją kieszenią. Ale ja zaraz panu powiem, dobrze. Jak on przelicza na bułki, tak, to może będzie trochę nawet niższa. Ale jak już weźmie ryż, mleko, i patrzy, mąkę, co zostało w portfelu. I co zostało w portfelu, albo na to jemu wyjdzie nawet więcej jak 27%. To pan wie o tym. Także tu to moje liczenie, ten mój wskaźnik jest taki w miarę obiektywny. On tak dotyczy właściwie wielu dóbr towarowych. Ja wymieniłem te grupy, które wziąłem pod uwagę. To w takim razie, skoro teraz mamy wzrost o 1,1 z 16,1 na 17,2. Tak. To jakich wzrostów należy, bo pewnie wzrostów, bo pan mówił, że do końca roku to raczej możemy spodziewać się i powinniśmy wzrostów spodziewać. Jakich w takim razie? Co nas czeka to znaczy jeszcze tak, w tym kwartale? Na pewno będą dalsze wzrosty. One nie muszą być wysokie. Ja się tylko obawiam o grudzień, bo tam jest za dużo różnych sytuacji takich zakupowych, że tak się wyrażę. Mamy świętego Mikołaja, mamy gwiazdkę, mamy święta jako takie, na które wszystkie gospodarstwa domowe przygotowują się. No i mamy Sylwestra. Czyli Mikołaj, Boże Narodzenie, tak, Sylwester. Tak, i to wszystko wzmaga popyt. Niezależnie od tego, czy by była inflacja w tej chwili, czy by jej nie było, to zawsze ten popyt w grudniu jest większy. I ja się boję, że tamten skok będzie wyższy niż na przykład w listopadzie czy październiku. Ale my o tym skoku dowiemy się pod koniec stycznia. Tak. W styczniu. To znaczy nie. W grudniu flash, ten odczyt wstępny będzie w Sylwestra. GUS poda w Sylwestra taki wstępny odczyt. Czyli jeszcze nawet przed styczniem. Jeden dzień przed styczniem. To już będzie dwójka. Będziemy wiedzieć. Będzie dwójka z przodu? Będzie chyba. Chyba już dwójka. Ja właśnie, jeżeli pan mnie pyta, to ja uważam, że rzeczywiście to będzie 20% Sylwestra niestety ogłoszone. I to będzie ten szczyt? Nie. Dlatego, że jeszcze mamy pierwszy kwartał roku 2023, kiedy w tym roku, wtedy będą musiały być uregulowane ceny energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to tutaj sprawa jest dosyć oczywista. Spierają się tylko, jaki limit dla gospodarstwa domowego przyjąć dla cen, nazwijmy je starych, czyli czy 2000 kWh, czy może 3000, bo Senat na przykład myśli o 3000. Tam jeszcze chodzi o rodziny z niepełnosprawnymi, z wielodzietne rodziny, to są już szczegóły. Więc tu są spory. Natomiast nie wiadomo, jak rozstrzygnie się cenę energii dla przedsiębiorstw, dla w ogóle świata biznesu, bo o co chodzi? Chodzi o to, że rynek nie lubi próżni. Naprawdę nie lubi próżni. I ponieważ cena gazu jest wysoka, to ceny energii elektrycznej
są, że tak powiem, nakierowane na cenę energii z gazu. A wiadomo, że z węgla kamiennego, czy z węgla brunatnego, czy z ropy naftowej, cena energii jest niższa. Nawet bym powiedział, że dużo niższa. Ale na rynku to wszystko podbija, te ceny oparte na tych niższych kosztach, dorównują tym cenom opartym na gazie. Ale dzisiaj słyszałem, że Unia Europejska, pani Ursula von der Leyen, mówi, że Unia się poważnie zastanawia na ustaleniu dla całej Unii Europejskiej maksymalnej ceny za gaz. I wtedy może to będzie już jakieś rozwiązanie ogólnounijne. To kiedy konkretnie mieszkańcy Polacy dowiedzą się, o ile będą płacić więcej za energię? W swoich gospodarstwach domowych. No to wróci ta ustawa z Senatu do Sejmu. Najprawdopodobniej Sejm odrzuci te poprawki Senatu, korzystne dla gospodarstw domowych. I w tym momencie już będziemy wiedzieli, że jeżeli używamy energii w gospodarstwie domowym do 2000 kW, to po starej cenie, to nie mamy wzrostu. A jeżeli będziemy więcej, to już ta nowa, może inaczej, ta ponadwymiarowa energia, powyżej ten ustalony limit, no nie wiemy. No powiedzmy, panie profesorze, 2000, do energii jeszcze wrócimy za chwilę, ale my jesteśmy tuż tak naprawdę przed tym, jak mamy się dowiedzieć, czy stopy procentowe ponownie pójdą w górę, czy nie. Pan ostatnio mówił, że być może jest jeszcze ten próg, to znaczy, 25 tak, punktów jasne. Bazowych, jasne. Już tak. Jeden był. To się nazywa przestrzenią. Znaczy jest takie pytanie, czy jest przestrzeń dla podwyżek stóp procentowych? Jest. Tak. Jest. Tylko. Jak duża jest ta przestrzeń? Właśnie, o właśnie. Ja przy ostatnim naszym spotkaniu, mówiłem, że ta przestrzeń jest, moim zdaniem była ona na 25 punktów bazowych. Ale w międzyczasie niesłychanie mocno osłabił się złoty. I co to znaczy dla inflacji, dla gospodarstw domowych, dla Kowalskiego? A to oznacza, że my ropę czy gaz nie możemy kupować za złotówki. My to kupujemy za dolary. A jak dolar droższy, to inflacja coraz wyższa. I naprawdę Rada Polityki Pieniężnej nie ma innego wyjścia, jak raczej podwyższyć stopy procentowe nie o 25 punktów bazowych, moim zdaniem, a o 50 punktów bazowych. Bo wprawdzie, jak ktoś obserwował dzisiaj, teraz jak rozmawiamy, jaki jest kurs złotego do dolara, to on już jest korzystniejszy o jakieś 21 groszy w stosunku do tego, co było 7 dni temu. Ale moim zdaniem to już jest skonsumowanie podwyżki właśnie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej. Czyli pana zdaniem ta decyzja już zapadła, tylko dzisiaj zostanie skonsumowana i ogłoszona? I dopiero teraz, jeżeli dzisiaj zostanie ogłoszone, powiedzmy 25 punktów bazowych, to musimy patrzeć koniecznie na kurs złotego do dolara. Jeżeli on się będzie utrzymywał na tym poziomie albo jeszcze będzie spadał, to rynki uznają te 25 punktów jako właściwą porcję podwyżki. Natomiast jeżeli dolar zacznie się wzmacniać, a złoty zacznie się osłabiać, to znaczy, że Rada Polityki Pieniężnej zostawiła sobie furtkę i rynki oczekują, żeby jeszcze na następnym posiedzeniu była kolejna podwyżka 25 punktów bazowych. W pana opinii to będzie ostatnia podwyżka stóp w tym roku? Wtedy wydaje mi się, że byłaby to już ostatnia, bo jeżeli chodzi o wahania kursowe, to proszę sobie wyobrazić, że w grudniu nie ma takie. Są tam wahania, nie mogę powiedzieć, że nie ma, ale nie są one duże. Jeżeli w ogóle są jakieś większe, to tuż przed Sylwestrem, bo to są różnego rodzaju rozliczenia, wyrównania, to wtedy mogą się. Natomiast cały grudzień to jest taki raczej spokojny. Panie profesorze, rośnie inflacja, rosną stopy procentowe. Mało kto używa takiego wprost sformułowania, czy to już jest kryzys. Czy to już jest kryzys? Jeżeli chodzi o. Nie. Jeżeli chodzi o kryzys. Czy my już możemy mówić? Nie. Jeżeli chodzi o kryzys, to trzeba by było mieć taką sytuację, żeby dwa kwartały, ale rok do roku miały ujemny PKB. My takiej sytuacji nie mamy, natomiast mamy dwa kwartały do siebie, czyli
przede wszystkim drugi do pierwszego i trzeci do drugiego ujemne. I to jest tak zwana techniczna recesja, ale to jest tylko techniczna. Natomiast ja się takiej recesji, tej właściwej nie spodziewam, czyli krótko mówiąc, my w tym roku osiągniemy, myślę, 3,5 wzrostu produktu krajowego brutto. We wszystkich kwartałach będzie dodatni, licząc do roku ubiegłego, czyli żadnych oznak recesji. W następnym roku będzie dużo gorzej, Będziemy szorowali, może nie po dnie, ale gdzieś tak na poziomie 1,2, 1,5. To jest spowolnienie. To nie jest recesja, ale spowolnienie dla ludzi, no niestety, może być odczuwane jako kryzys, jak pan mówi. Czyli to jest takie słowo, nie kategoria, ale takie popularne słowo. I to się nawet może wiązać z rosnącym bezrobociem, no bo jeżeli będą spadki procesów produkcji, wielkości produkcji, to no niestety będą zwalniani ludzie też. No nie jest to sympatyczna informacja, ale tak to wygląda w mojej ocenie. To się wiąże z różnymi sprawami. No przecież zacznijmy może od sektora prywatnego. No przecież sektor prywatny nie jest w stanie ponieść tych kosztów energii przede wszystkim. Tak? A skąd, w związku z tym, jak nie jest ponieść kosztów energii, to on przestaje wytwarzać. A jak przestaje wytwarzać, to zwalnia ludzi. Tak? A jak sektor prywatny się zamyka, no to on tworzy 70% PKB. No to PKB będzie spadało. No ale to będzie różnica 3,5, a powiedzmy 1,2 następnym roku. No to wracamy właśnie do tych cen energii, bo miasta, no, miasta teraz próbują ogłaszać przetargi, przyjmować oferty. Od tego zaczęliśmy. Przykład Wrocławia. Miasto dziesięciokrotnie chyba była, tak? Wyższa o 513%. Niż... Tak, czy nawet o nawet. 513%, jeśli chodzi o prąd dla wszystkich jednostek. Znaczy nie, 513 to wzrost o 339 milionów. Tak, to dokładnie jest sześciokrotne, bo to trzeba wziąć jeszcze te 100%. To jest sześciokrotny wzrost cen energii. Z czego to wynika, że właśnie... To wynika stąd, że te ceny energii zostały dopasowane do cen energii elektrycznej wytworzonej z gazu. To stąd wynika. No jest giełda, no i na giełdzie te ceny są właśnie kształtowane przez energię elektryczną, czyli cenę jednej mega... To inaczej, czy państwowe spółki energetyczne mogą obniżyć ceny energii? Oczywiście, że mogą. Mało mogą. Powinny obniżyć. Powinno obniżyć cenę energii, ale tak jak powiedziałem, jeżeli rozwiąże to generalnie Unia Europejska, mówiłem o maksymalnej cenie gazu, no to wtedy Polska będzie się musiała podporządkować i to właściwie nie, to dla nas będzie bardzo korzystne, dla nas myślę gospodarstw domowych. A spółki i Skarbu Państwa, no niestety one wcale nie muszą aż tak wysoko windować cen energii. No oczywiście, że to może się wydawać nierynkowe, że powiedzmy jedne spółki będą miały ceny energii powiedzmy za megawatt, no nie wiem, 400 zł, a inne 1500 zł. No to nie jest to na rynku normalne, bo natychmiast rynek powoduje, że te ceny gdzieś się spotkają, tak? Gdzieś, i to będzie na pewno 1000 zł czy 900 zł. No ale jeszcze raz powtarzam. Ceny energii elektrycznej z węgla naprawdę nie są wyższe niż 300-400 zł, a z gazu są chyba nawet... To ja zapytam jeszcze tylko o taką kwestię, bo samorządy, które dzisiaj unieważniają przetargi, wiadomo, rozpisują kolejne, w końcu będą musieli podpisać umowę na dostarczenie energii. No bo trudno sobie wyobrazić, żeby zrezygnować z oświetlenia ulic, z oświetlenia niektórych budynków, czy po prostu, nie wiem, z komunikacji miejskiej. Tak. Więc pytanie, czy te oferty pan się spodziewa kolejne, które będą wpływały do miast, będą jeszcze wyższe, czy na tym samym poziomie? Nowe jak będą wpływały, to chyba będą musiały być już dużo niższe, bo to będzie już po jakichś uregulowaniach dla całej Polski, a nawet dla całej Unii. Czyli samorządy robią dobrze, że unieważniają i rozpisują kolejne? Robią dobrze, bo dbają o interesy swoich mieszkańców. Tu stawiamy kropkę, wracamy oczywiście za parę tygodni do nowych informacji. Panu, dziękuję państwu. Profesor Marian Noga, pięknie dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.